W dzisiejszym odcinku 10 budowniczych ma za zadanie wybudować jeden dom w postaci Zamongas, więc no będzie to trudne wyzwanie, ale słuchajcie, wśród was będzie dwóch impostorów, których zadaniem jest doprowadzić do tego, żeby ten dom nie powstał. Macie różne rzeczy, jedyne najważniejszą zasadą jest to, że nie można nigdy setować na zero, nie można po prostu zniknąć takiego domu od tak. Czyli po prostu trzeba to jakoś inaczej sabotować, jakoś próbować inaczej, żeby nie było tak, że nagle ktoś zaznacza wszystko i po prostu usuwa. Ale my, jako normalni, bo ja na pewno tą osobą być nie mogę, i słuchajcie, po prostu my możemy w takiej osoby wyrzucić, czyli możemy robić spotkania i wyrzucić jakąś osobę, tylko pamiętać trzeba, że to trzeba po prostu robić szybkie spotkania, dlatego że mamy tylko 10 minut. Więc no co, my możemy takie osoby wyrzucić, patrzę na przykład na zachowanie, że na przykład, o, i test im się nie rusza, to pewnie wpisuje jakąś niefajną komendę. No, więc nie ma co, tylko w takim razie ja teraz napiszę do dwóch osób na privie i zobaczymy w takim razie, kto to będzie. Okej. Okay. Dobra, i w takim razie drugim sabotażystą będzie... W razie dwóch wybranych i w takim razie, jeśli do kogoś napisałem, to po prostu jest sabotażystą, więc reszta jest normalna. Więc co, w takim razie zaczynamy? Wszyscy gotowi? Mamy tak, w takim razie czas, start, 10 minut na wybudowanie. Możecie, ja tutaj wam też będę pomagał oczywiście, ale fajnie by było, jakbyśmy z tym współpracowali. Wszyscy mogą oczywiście stawiać bloki, możecie korzystać z World Edita, jak co, więc... Wiesz co, trzeba ustalić, jaki on ma być duży przede wszystkim, nie? No tak. Żebyśmy mogli od tego wyjść. Jakiegoś cyla robimy? Ja bym zrobił po prostu dwa cyle od nóg, czy cokolwiek, no dobrze, więc co? Sprawdź. Dobra, 35-14, zróbmy jakiś cyl, powiedzmy typu 7 i 6 w górę. Coś takiego, jako dwie nogi? Będą takie ogromne w sumie. Dwie nogi, okej, okay, no dobra, to dawaj. No bo... To robimy drugą, ale dobra, tak zrobiona. Na szerokość po... Ja myślę, że coś takiego jest git. Raz, chyba, tylko... Dwie... No jest idealnie nieparzyste. Mówisz, że akurat trzy starczą? No, mi się wydaje, stary, że jest git. Takie coś no dobra, dobra, bo ja bym jeszcze dwie kratki zrobił dalej. Zróbmy, ale... żeby już inni mogli budować, stary, bo jest nas tutaj 10. To jest to, racja, nie? No, bo jest mało czasu, jednak 10 minut, nie? Dokładnie, dobra, ja tutaj zrobiłem, żeby to było... O nie, to dobra, nie tak chciałem to, zrobić, to tak. Chyba jednak ja jestem sabotażystą. Proponuję zrobić dwa zespoły, to tak. Jeden zespół już może zacząć robić tutaj podłogę. To mi się podoba i tesi. No. I podzielić na pokoje, a drugi zespół nam za chwilę pomoże robić kolejne piętro. To dzięki temu będziemy wiedzieć, czy w jakim zespole jest sabotażysta. Dobre, dobre. Dobra, czyli co? Podziel w takim razie i testim wszystkich jakoś, czy cokolwiek. Dobra, to tak, to ustawmy się szybko w szeregu. Okej. Okay. Tu, szybko, szybko. Idziemy się, no może... Przy marchewce, o tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dzielimy i wszyscy na lewo od budowniczego 7 są od parteru, a drugie piętro robi cała ekipa po prawej. Okej, okay, dobra. Dobra. Niech tak będzie, ja tutaj zrobię może chociaż dobra. taki obramówkę trzeba jakąś zrobić do tego ziomeczka, co nie? No, tak mi się wydaje. Wiesz co, ja bym, może się trzeba było wyznaczyć, jaki on ma być wysoki, okej, okay, bo... załóżmy, że tu się będzie trochę rozszerzać. Mhm. Ja staram się właśnie obserwować, czy czasami nikt nie sabotuje już, ale nie raczej. Czy to takie może być wysokie, jak myślisz? Wiesz co, wydaje mi się, że tak jest spoko. To ja tutaj w takim razie zajmę się zrobieniem jednej rzeczy i zrobię tutaj w takim razie cyla jakiegoś od tego miejsca. Ja tutaj patrzę, czy coś wszystko... Da, wszystko chyba gra. Wszystko jest na razie okay. Git właśnie, nikt jeszcze nic nie sabotuje. No właśnie, to jest podejrzane, nie? Albo się tak dobrze ukrywają, za daleko, czy za daleko? Nie, chyba jest za daleko. Dobra. Ja nie pamiętam właśnie, w jakim rozmiarze tam to robiłem. To było w 7, dobra, czyli 8 zrobię teraz. 8 i powinno być git. I dobra, jeden blok wyżej i daję 9. 9, no myślę, że 9. Tak, dobra, 9 jest idealna. I jest git. I teraz po prostu to wypełnić, zrobię to samo z drugiej strony. Albo najwyżej można później flipa zrobić. To może zróbmy flipa po prostu tego całego, co? Tak, no dokładnie. Zajmijmy się lewą stroną. I w takim razie zobaczymy. Osoby zaczną wypełniać domek, co? Fajnie no by właśnie, było. To bo tak nas jest te 10, była, więc... po lewej stronie. Nie zacznę wypełniać domek w środku. Dobra, to będzie strasznie trudne dla sabotażysty, żeby tutaj... Dobrze, budownicy zaczął, idealnie. Tutaj, zobaczcie, będzie na tym poziomie podłoga. I żebyście już tutaj zaznaczyli jakieś, nie wiem, meble robić, a wiecie, takie w stylu jak na przykład są w pokojach w Among Us. Mhm. Co? Dobra, to dobry ładnie, pomysł. Ładnie nóżki robią kicia i widzę, i ten, więc jest git, jeśli chodzi o nóżki. Dobra, coś tu się kombinują. Dobra, weźcie... Nie możemy używać portali, nie? Możecie. Co się stało z potworami? Co się... Jakimi potworami? Czemu ktoś podłogę zrobił? Ja pierdzielę! Ja trochę za dużo dałem o 1-0. Ja pierdzielę! Czy my wyrzucamy majstra w takim razie, czy jeszcze... Nie, dobra, jak cofnął to, co jak cofnął i się przyznał, to ja bym mu w takim razie... Dobra, mówię, że... Ja pierdzielę! Ten, co zrobił? Majster. Sabotuje nam projekt. A, zrobiłeś filler, dobra, to co ja chciałem też zrobić tutaj. Dobra. Okej.
No, ej, ale do, słuchajcie, bo nam zostało 6 minut i 40 sekund do skończenia tego. Róbcie szybko pokoje. Sabotują no, chyba ci, co nic nie budują. Mi się wydaje, no, że tutaj faktycznie jest kilka sabotażystów. Tak, ja już tutaj wyznaczam podłogę. Tu będzie na przykład, tu zróbcie w tym miejscu Medic Bay'a, gdzie jest od... Co tutaj się sta... Miało być bez Sub-Zero. Czy tutaj jest... Co się tutaj wydarzyło? Ktoś coś cofnął. Ktoś coś... tu nie podoba? Ktoś coś nie, zepsuł, no, ale cofnął. O nie. Coś sabotażyści... Tutaj stałeś. Coś... Dobra. 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 Jest i tak gituwa. Dobra, w takim razie Emisiek i Budowicze mają Med Bay'a. Dobra, tu zrobimy korytarz, zobaczcie. Jak ktoś kogoś podejrzewa, to możecie proponować. To możemy kogoś wywalić oczywiście. Tu będzie korytarz i po lewej i po prawej będą kolejne pomieszczenia. Oczywiście nie będą takie same jak w Poczekajcie jeszcze chwilę, bo jest tutaj krzywo na razie. Ja tylko zrobię szybko flipa z lewej strony na prawą, okej? Okay? Co się stało? Nie wiem, ktoś wszystko tu replaysuje. Wszystko jest git? Atix chyba, widziałem. Jest, o, jak jest... Czekajcie, ja zrobię jedną rzecz, więc na razie jeszcze tam nie setujcie. Ja robię w takim razie jedną rzecz tylko, bo tam było krzywo strasznie. Dobra. Co? Wiem, no ja to zrobiłem, spokojnie. Tak, na pewno? Tak, to ja zrobiłem, tak, mówiłem. Ktoś zrobił seta tutaj. No ja nie wiem, ej, co tu się dzieje? Dobra, ej, kto się nie ruszał? Kto się nie ruszał? To się dużo osób nie ruszało. Wyrzucamy kogoś, czy nie? Patyk był podejrzany, ale widziałem, że dobra, on cały czas... Słuchajcie, robimy standardowe głosowanie na czacie. Jak ktoś chce kogoś wyrzucić, to pisze jakiś nick po prostu. Więc jak ktoś chce kogoś wyrzucić... Okej, jeden głos na Patiksa. O, ale... Co jest? Tak wydaje. Dobra, Patik, niestety nam nie pomożesz dalej. Czy ty byłeś w ogóle impostorem, czy nie byłeś impostorem? Patix nie był impostorem, ale wylatuje dwóch impostorów, ciągle zostaje. Więc Patix, nie możesz nic wybudować, więc możesz przejść na inny świat po prostu i już tutaj, albo możesz sobie dać spectatora po prostu. Dobra, musimy, słuchajcie, w ogóle, bo to nie przypomina w ogóle jeszcze żaden sposób, a tutaj mamy dużo, mamy 4 minuty do skończenia tego projektu, więc no, na razie sabotażystom idzie dobrze, bo po prostu nikt nic nie buduje. No właśnie, stary, próbuję tutaj wywalczyć, dobra, niech będzie czegoś takiego, okej? Okay? Albo dobra, niech wszystkie ściany będą czerwone. Czemu to jest nagle parzyste? Jakim cudem to się stało nagle parzyste w jednym miejscu? No wytłumacz mi to, no wytłumacz, może jak sflipowałeś? Właśnie wątpię, jakim cudem... Dobra, ktoś tutaj ciągle robi w górę, będą czerwone jednak, jest git. No dobrze, że ktoś to powiększył w sumie, Róbcie umeblowanie pokoju, tu ma być w Med Bay, no wiecie, jakieś tej... Nie, czemu to jest takie duże, ktoś sabotował nam chyba projekt. Ej, co tam się stało u góry? No to jest coraz wyższe. Czy to takim... Kto to robił? Dobra. Czy nikt się nie chce przyznać? Skup się na budowaniu. Dobra, ktoś to teraz zmniejsza w dół tutaj. Ale dobra, ja nie wiem, chyba mamy tutaj więcej sabotażystów. Lol, ja wyciszony jestem, teraz kumałem. Ta. Dobrze. Dobra, ale wybaczamy ci chyba to. Trzeba nam dodać trochę czasu. Ja wydaje mi się, że 5 minut dodamy jeszcze w takim razie, tak, co? Tak, 5 minut chyba by się przydało, dobra. Jeszcze jesteśmy w połowie aktualnie. Ktoś to cofa, halo, kto to robi? Ja zaraz To robię. Aha, ty to robisz, Marchewa, dobra. Tak, dlatego byłem mutowany i go nie słyszeliśmy. Jakbyśmy zrobili ty po prostu stary ten, dwie sfery po prostu od samego dołu. Zaraz to zobaczę, gdzie jest dokładnie kordy. Po prostu tepnę się w górę i byśmy zrobili sfery, to byśmy przynajmniej mieli zamknięcie. Ej, dobra, to było podejrzane. Okej. Ktoś tu zrespił wielką kulkę z kobla w środku. No to w takim razie jest sabotażysta, wydaje mi się. No, mi się też tak wydaje. Czy pamiętajcie, że wyrzuciliśmy gracza, który nie jest sabotażystą. Więc, nie był. Więc trochę przypał. Ja spróbuję zrobić tutaj właśnie sferę, więc jak coś to ja to robię teraz. 35. Dobra. 14 i to jest rozmiar 7 ostatnio było, więc dobra. Czekaj, przesuń się szuflada. Czy to robi się kolejna osoba? Halo, dobra. Ktoś jest wolny? To Emisiek, ja proponuję, jest, dobra, git. Łóżka i tak wiecie, jak się nazywa, tą kantynę, tą gdzie się śpi. Nie jest kantyna. Czyli no to jest Med Bay też. To też jest Med Bay? Nie, myślę, że nie, no to... No to dobra, no to kafeterię można zrobić. O, no trzeba to zrobić, żeby to było właśnie różne związane rzeczy, nie? To by było git. Tak. Dobra, ja tutaj ładnie w Med Bay jest, kurde. Dobra, ja teraz też tutaj robię kolejną sferę. Tutaj widzę. Czy one są na równi? Kicia. No właśnie kicia, ej, coś mi się wydaje. Czy chcecie wyrzucić kolejną osobę? Nie, kto widział za mną kicie? Czy to było trochę podejrzane? No to możecie wyrzucać kogoś oczywiście, jak jesteście dobra, kogoś podejrzane. Dobra, to głosowanie? No możecie w każdym momencie napisać na czacie po prostu, to by się liczy jeśli jako jeśli uważacie, głos. To możecie pominąć. Jeśli będzie więcej głosów... No, ej, co tu się stało? Co się stało? Coś się wydarzyło u was? Ej, co tu? No nie, to nie skończymy teraz. No nie. Musicie chyba kogoś wywalić, wiecie? Musicie chyba kogoś wywalić. Szybko do góry przerzucam już to. Już naprawiam. Kicia mówi, że teraz budowała. Czyli nikt nie głosuje na Kicie, tak? Tylko idę z nim, jestem tego pewien. Nie wiem. No ja nie wiem. O, może ja jestem.
Dobra, ja spróbuję wam tutaj to podwyższyć. Ja to wam podwyższę w górę, dobra, poczekajcie. A, dobra, ty podwyższasz? Okej, okay, to już czekam. Oj, za wysoko, za wysoko, czekajcie. Dwa bloki czy trzy? Trzy. O nie, sorry, dobra, teraz ja jestem sabotażystą, wpisałem 77 zamiast 7. Dobra, jest. Jest git, no. Dobra, dawajcie tam. Na pewno nikogo nie wyrzucacie. Pamiętajcie, że zostało nam 6 właśnie minut. Właśnie jest ten problem, nikogo nie wyrzuciłeś. Nikogo w końcu. Nikt nie wyrzucacie? Naprawdę? Jesteście przekonani? Dobra, no, to poczekaj, trudno. No ja tutaj sam. Ja to no miałem ty byłeś, kicie, ty byłeś za ale... kicią, no tak, no ale nikt inny ja nie zagłosował. Wiem. Więc, no wiem właśnie. No dobra, to no to trudno w takim razie. I lecimy dalej. Oś, tutaj zaczynałem cienie bagować w środku. Coś jest nie tak z tą twarzą tutaj, wydaje mi się, marchewa, wiesz? Coś ona jest taka. Dobra. Trzeba to tak, tutaj... potrzebuję teraz. O! Co się stało? Coś znowu jakiś błąd jest? Nie. Co się stało? To ktoś tak setował, zreplaceował to. Ktoś to musiał. No to ktoś sabotażysta jakiś. Czy ktoś znowu patrzył, tu się. Poczekaj, ja już to naprawiam. Okej, ktoś to teraz już naprawił, no. Muszę uważać, no. Musicie obserwować, kto robi takie rzeczy. Ja cały czas obserwuję, stary, ale to jest ciężko budować i obserwować. Co ty szuflada tutaj zaznaczasz? No właśnie, szuflada też mi się tak przez chwilę wydawało podejrzane. Co tutaj się zaznacza? Właśnie ja nie muszę wiem. Muszę przyznać, no. Szuflada coś właśnie? Coś niby szuflada no, mówi, że zazna. No, jest czysty na pewno. No dobra. Chciałem wyjść dobra. Do środka. Dobra, to git. Jest dobra szuflada. Spoko. Okej. Trzeba zrobić jeszcze jakieś pomieszczenia z Among Us. Ja tutaj próbuję ich podpuszczać, że wiecie, że mówię. Może silniki? Okej. Okay. Holly strasznie wolno budujesz. Mega podejrzane. Nie. No Holly też, kurde, tu jest dużo osób takich podejrzanych, a też dużo takich czystych. No na razie, słuchajcie, zostało, ja dodaję faktycznie te 5 minut do naszego timera i zobaczymy w takim razie. Lecę startem, 5 minut zostało nam. Okej, dobra, no. Więc pamiętajcie, że no to musi być dom tutaj ładny, a na razie mamy jakieś sfery w ogóle na górze, które jeszcze powinny być do usunięcia. A to zewnątrz ty chyba robisz, nie? No ja z marchewą tutaj staramy się coś robić. Dobra, to, no to ja coś zadam środkiem właśnie, postaram się tutaj coś wykombinować. Spoko. Ktoś nam właśnie chyba usunął przód. Znowu. Co? Nie, to ty marchewa, ja tak zrobisz. Dobra. Okej, zrobisz tak. Okay. Robię okno takie duże. Zróbmy schody tutaj, w tym miejscu, zróbcie schody, co? Kicia, dasz radę? Dasz radę. Co się dzieje? No, ja teraz zamieniam podłogę na stół. To jest coś na górze znowu zepsuł. Tak to jest właśnie, no tutaj nam w tym. No to tym. Tutaj na dole jest moja ekipa. A pamiętamy, że jest dwóch impostorów. Pamiętajcie, że ciągle mamy dwóch impostorów, a jest nas 9 i mamy już jesteśmy bez Patixa. No Patixa wywaliliśmy. Sorry, Patix. Dobra. W takim razie marchewa rób tutaj. Nie mamy plecaka, ktoś się może plecakiem zająć u tego gościa. No, to kto by się plecakiem zająć? Co jesteś chętni? Zostały 4 minuty, a no dom coraz lepiej nam idzie, słuchajcie, naprawdę impostorzy chyba tutaj no, nam nie przeszkadza. Że... No ej, znowu jest dziura. Ja ją już tutaj naprawiam. To jest tak, spoko. Zrobię schody, okej, okay, dzięki. Teraz tak, trzeba zrobić tutaj kolejne piętro, czyli zrobimy fill. Okej, okay, w ogóle impostorzy nie wiedzą, kto jest impostorem nawzajem między sobą, ale no tak? Trudno. Ej, no właśnie! Mhm, no ale mogą się domyślać pewnie. Ale no dobrze. Tak. Oj, ktoś też setował, czy to tak było celowe, to czy ja, co? To ja. Szukałem schodów, dobra, tu są schody, bo chcę zrobić kolejne piętro, żeby pasowało. Git. Budowniczy, no ty tak sobie latasz teraz, nic nie budujesz tutaj. No bo ja teraz właśnie nie wiem, bo skończyłem to. Dobra, to chodźcie na górę. Zapraszam wszystkich na górę. Okej, okay, no Medway ci, tutaj wykona fajnie. Chyba, że to się skończy. Jeszcze jakie są pomieszczenia tutaj w tym? 3 minuty Może i 10 zróbmy, sekund zostały. Zróbmy po jednej stronie tutaj taką dużą nawigację. Tutaj, taką ogromną. Mhm. Ja bym nawigację zrobił tutaj, o, tu gdzie jest to szkło duże. To szkło duże, no to zróbmy tutaj filera, tutaj zrobimy kolejny rząd po prostu. Czyli zróbmy 5-1 i zróbmy rozmiar, tak, i git. Okej, okay, to nie ja. O nie! Teraz to była przesada, kto był na zewnątrz? To nie ja, dobra. Marchewka. Kto był na zewnątrz? Ja jestem na zewnątrz, ale ja patrzę w ten. I co, ty byłeś i Patix, ale Patix on tylko obserwuje, nic więcej nie robi. Hej, cały dół się nam zamienił w diamenty. Dobra, ja zmieniam w takim razie replace near i robię i zobaczymy, bo to jest tylko do naprawienia w sumie. Zróbmy tak. No ktoś musi. No ja teraz nie mogę. A ty się nie ruszał. Nie mogę być. Bo już zaczynam wątpić. To nie ja. Ktoś dobra, zmieniłem. Tak chodźcie na górę, że trzeba zrobić szybko tego. Aha. No, ja wydaje mi się, że marchewa no to tak tutaj robi na zewnątrz jest cały czas. Nywy. I Tessim tak, nie. Teraz jest dole. Okej. Okay. A co jeśli to i Tessim jest i tak tylko rozporządza tutaj? Mhm.
Nie robicie żadnego głosowania, 2 minuty zostały, więc w sumie udawam się. W sumie sabotażyści jakoś niespecjalnie tutaj wam przeszkadzają, na razie. Oprócz tego zmienienia. A jest... No stary, to utrudnia bardzo. Mhm. To utrudnia bardzo budowanie. Ciemno jest strasznie w środku. Trzeba tutaj rozjaśnić trochę chyba, wydaje mi się. Dajcie trochę pochodni, może jakiś... Misiek się nie rusza też, na razie. Coś tutaj próbuje robić. Ej, ktoś jest niewidzialny! To ja jestem jednym niewidzialnym. A dobra, już krzyczałem. Ale... Tak, był jeden niewidzialny gościu. To prawda. Ej, mi się wydaje, że impostorzy mają podki niewidzialności. Coś mi się tak zdaje. No nie wiem, nie jestem przekonany. Patryk, co ty robisz? Czemu ty sabotujesz nam projekt, będąc w ogóle... Spektatora sobie włącz. Gdzie kto jest? Przyznawać się. Gdzie kto jest? Przy plecaku. A na górze robię. Budowniczy jest w nawigacji. Została nam, słuchajcie, minuta nam ostatnia została. Szuflady nie widzę. Ktoś tutaj pije. Ej, szuflady nie ma na dole. Oho. Uh-huh. Czyżby jakieś głosowanie? Spodem ja cię też... Czyżby jakieś głosowanie? Teraz dopiero wleciałeś, stary. Na pewno głosowania nie robicie żadnego. Dobra, no i tak trzeba kogoś wyrzucić chyba, co? Nie wiem, no zostało wam 40 sekund na skończenie domu. Możecie teoretycznie kogoś wywalić. No nie, znowu będzie, że ja wyrzucam osoby. O, szuflada jest na Holi, okej. Jest 1-1. Czy ktoś jeszcze dorzuca się do głosowania, czy nie? Plecak jest prawie skończony tutaj przez marchewę. Dobra. No to nikt z was nie... O, Emisiek jest za Emisiek. I teraz jestem za szufladą. Dobra. No już nie wiem, stary, gubię się. Ktoś jeszcze dodaje głos, budowniczy, nie ma żadnego typu? Nie ma żadnego typu. Ej, ktoś zamienia sadzonki! Ktoś zamienia sadzonki? Kurde! Właśnie widzę. Zostało wam, słuchajcie, 7 sekund, żeby naprawić wszystko. Oj. O kurde, ale oni tutaj walczą z nami. 3, 2, 1 i koniec, słuchajcie. Koniec jest, wszyscy mają spektatora. To jest już ostatni. Czyli co? Udało wam się wybudować dom w sumie, no... Mi się wydaje, że jednak ci impostorzy, no, niezbyt się tutaj spisali. Może dlatego, stary, że nie wiedzieli, kto jest kim. Ale dobra, no. Kogo obstawiacie teraz? Zobaczymy, czy wam się uda chociaż obstawić. Każdy z was niech napisze dwóch typów po prostu na... dwa typy napiszcie. Od razu jeden po przecinku drugiej. I zobaczymy po prostu, czy ktoś z was trafił chociaż w obu impostorów. Więc zobaczmy. Czyli tak, marchewa jest za Kicią i Bartoksem. Bartok w ogóle z nami nie jest na arenie, ale powiedzmy, że jest git. Holi za szufladą i Kicią. I to jest im szuflada Kicia, szuflada marchewa, Kicia szuflada. No i słuchajcie, tak na dobrą sprawę, większość z was miała rację, to Kicia i szuflada była po prostu impostorami. Więc no, gdybyście dwa razy wtedy wywalili te osoby, no to było wam łatwiej to wszystko dokończyć. No ale, jeśli chcecie, widzowie, więcej odcinków takich, może następnym razem impostorzy już będą wiedzieli, chociaż szuflada mi się wydaje, że też dobrze tej. Kicia też próbowała kilka razy dobrze, tylko no, trzeba pomyśleć, bo ja myślałem, że będziecie robić coś typu na przykład wylewanie lawy i tak dalej, bo to też by było takie trochę w sumie pokczampowe gdzieś tutaj wylać lawę, bo to by był taki problem wtedy, żeby to naprawić. No dobra. Ale nie ma co, w takim razie my się z wami żegnamy. Tak wygląda nasz dom, w ogóle pokażemy go może, co? Więc wszyscy już sobie włączy game mode z tego, Creative'a. I po prostu poobserwujmy go sobie, jak tutaj to wszystko wygląda po prostu w środku. Więc mamy tutaj Medbeja. Kto tutaj budował tego Medbeja? To budował, jeśli się nie mylę... Holi to i Emisiek? Ja to budowałem. Holi budowała, na pewno, coś tu robiła. Majster, budowniczy to budował, tak? No wygląda to całkiem spoko. Tak. Tutaj jest reaktor, więc tu też wygląda jak spoko. Okej, tu jest kafeteria. I to chyba Emisiek budowała tutaj w większości, tak mi się wydaje. To spoko. Mamy korytarzyk. Tylko teraz tak, tutaj ktoś setował sadzonki i nie zdążyłem naprawić. To ty byłeś ten, szuflada, jeśli chodzi o te sadzonki? Tak, a to Kicia, to Kicia. Nie ma tutaj wejścia, no właśnie. Tutaj są te wejścia, więc to są teoretycznie nie dało się wejść, no i tutaj nawigacja robiona przez budowniczego. Więc no, tak wygląda cały nasz dom, było 15 minut, no pewnie było nam lepiej, gdybyśmy nie mieli sabotażystów. No dobra, ale w takim razie mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, no i cześć!